Witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak robię fajne obrazki z kralików. Co będzie potrzebne do zrobienia tego? Będą nam potrzebne takie szablony. No nie są byle jakie, bo tutaj mają takie chrupowate, żeby wkładać tam koraliki. Jest też mniejsze. Mam takie dwie do wyboru do koloru. Koraliki. Papier do pieczenia, taki kawałeczek. Żelazko. No, żelazko. I jeśli chcecie do uprasowania tych koralików, będą Wam potrzebni niestety rodzice, chyba że mama Wam lub tata pozwoli pracować. Ok, zaczynajmy. Na początku ja sobie to może odsunę. Ja sobie wezmę garść. Koralików nie lubię, jak one się rozsypują. To mnie wkurza. Ok, myślę, że tyle na pewno nam starczy. Tak. I teraz będziemy układać. Tutaj mam koraliki i ja chyba wybiorę ten mniejszy, bo nie chcę mi się aż tak dużo układać, więc biorę ten mniejszy, ten większy odsuwam i układam. Może ułożę serduszko. Ok, układam serduszko. Ok, ja już ułożyłam moje serduszko. O, tak wygląda. I teraz będę robić o ten środek. Musiałam sobie wziąć kilka koralików stąd, dlatego, bo mi tutaj nie było kolorów tej miseczce, którego chciałam, a teraz będę wypełniać środek. Ok, ja już ułożyłam, ja sobie dodałam jedną garść tych koralików. Wygląda to tak. Później będę Wam pokażę Wam, jak już uprasuję, więc teraz bierzemy papier do pieczenia i idę do żelazka uprasować. Więc za chwilę wracam. Ok, już wróciłam, już sobie tutaj trochę sprzątam, zakręcam wszystko, odstawiam i mam już uprasowane. Teraz mogę tak położyć, bo to uprasowaliśmy, żeby te koraliki się tak trochę rozpuściły i żeby się skleiły, ale musimy zostawić to na 2 minuty, bo strasznie jest gorące. Jeśli chcecie przyspieszyć, to możecie mokrą chusteczką, ale ja poczekam, bo jak się poczeka, to efekt jest lepszy. A wiecie, jak rozpoznać, kiedy jest gotowe? Bo jak widzicie, tutaj jest tak ciemniej, a tutaj jest jaśniej. Może Wam pobliżę. Widzicie, tam jest jaśniej, a tu ciemniej. I jak całe będzie już jasne, to będzie gotowe. Więc ja czekam. Okej, już minęło. Wygląda to tak i tada! Dobra, teraz to wyjmiemy. Wow, ale ja to sfajczyłam. Jeszcze trochę jest ciepłe, ale da się wyjąć. O. Mówię Wam, z jednej strony naprawdę bardzo dobrze zrobiłam, a z drugiej są bardziej chrupowate. Ale według mnie wygląda ładnie. Tak wygląda moje serduszko. Jeśli filmik Wam się podobał, to dajcie 15 łapek w górę, bo jak będzie 15 łapek w górę, pokażę Wam moją kolekcję takich właśnie wyprasowanek, które zbierałam przez 3 lata. Więc jeśli będzie 15 łapek w górę, to wtedy Wam pokażę. Dobra. I jak będzie 15 łapek w górę, to Wam pokażę właśnie moją kolekcję. I jeśli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Pa!